Rozmowę. O, jesteśmy już. Witam na facebookowym profilu Instytutu Zdrowia Publicznego w kolejnej rozmowie z absolwentką. Dzisiaj naszym gościem jest Karolina Koczur, która dosłownie parę tygodni temu skończyła studia drugiego stopnia w naszym instytucie. Witam się, Karolina. Witam. To może zaczniemy sobie zgodnie z harmonogramem, który już sobie wcześniej założyłem, związanym z tym, iż chciałbym podzielić naszą rozmowę na trzy etapy. Pierwsza dotyczy tego, jak znalazłaś się w naszym instytucie, druga dotycząca samych studiów i trzecia, najbardziej ważniejsza, odnosząca się do sfery już twojego zatrudnienia w nowym miejscu po naszych studiach. Mamy już dwóch obserwujących. Chciałbym, abyśmy mieli jakąś odpowiedź dotyczącą tego, czy nas dobrze słychać. Teraz już trzech obserwujących. Proszę o komentarz bądź też o informację w formie lajka albo serduszka, czy dobrze nas słychać, zarówno mnie i Karolinę. To może wystartujmy, rozpocznijmy naszą rozmowę. Na początek chciałbym się zapytać, jakie studia wybrałaś w ramach studiów pierwszego stopnia i dlaczego akurat był to ten kierunek? Ja studiowałam biologię na pierwszym stopniu i jakby nie miałam, jakby to nie było jakiś przemyślany kierunek, po prostu po liceum nie wiedziałam za bardzo, na jakie studia pójść, byłam na profilu właśnie biologiczno-chemicznym, więc ta biologia jakoś tak naturalnie przyszła. No i jakby skończyłam te studia, ale wiedziałam, że już na drugi stopień jakby nie chcę tego kontynuować. Czy miałaś jakąś przerwę między studiami pierwszego a drugiego stopnia? Tak, miałam rok przerwy i wtedy zrobiłam studia podyplomowe z dietetyki. Okej, odnosząc się już do samego zdrowia publicznego, a pozostawiając sobie biologię z pierwszego stopnia, którą miałaś w kompleksie na Ruczaju, tam gdzie biologii, na Wydziale Biologii. Chciałbym się zapytać, skąd miałaś informacje o naszych studiach? Skąd udało ci się uzyskać wiedzę o tym, że istnieje taki kierunek jak zdrowie publiczne? No to w ogóle przez przypadek się dowiedziałam o tym, bo ja po biologii chciałam iść na dietetykę i dowiedziałam się, że właśnie na dietetykę można pójść na studia magisterskie jedynie po dietetyce lub po kierunkach właśnie nauk o zdrowiu. I weszłam właśnie tam, w internecie poszukałam, co to są za kierunki i tam znalazłam zdrowie publiczne i właśnie tak trafiłam w ogóle na ten kierunek. Wcześniej w ogóle nie słyszałam o czymś takim, więc to był przypadek. A jakie czynniki wpłynęły na to, że zdecydowałaś się studiować nasz kierunek i jakie cele chciałaś osiągnąć, studiując zdrowie publiczne? Myślę, że na początku na pewno moją uwagę przyciągnęło to, że był tam przedmiot żywienia człowieka, a byłam zainteresowana właśnie dietetyką, więc to na pewno był taki pierwszy punkt. Ale też mnie zainteresowała właśnie interdyscyplinarność tego kierunku, że były tam przedmioty typowo takie związane ze zdrowiem, jak właśnie żywienie człowieka, psychologia, epidemiologia, ale też takie przedmioty jakieś zarządcze, prawo, jakaś ekonomia, więc duże takie spektrum, więc uważałam po prostu, że może mi to jakoś dać jakieś pole rozwoju. Czyli mam rozumieć, że ta interdyscyplinarność sprawiła, że podjęłaś decyzję o studiowaniu. Tutaj chciałbym w tym momencie zachęcić wszystkich nas obserwujących, aby byli aktywni na czacie, jeżeli mieliby jakieś pytania, komentarze. Ktoś, tak samo jak Karolina, myślał o studiowaniu zdrowia publicznego właśnie po takich kierunkach jak biologia, ale też dietetyka. Jak widzimy, Karolina jest bardzo zainteresowana tą tematyką żywieniową.
kieruję apel do wszystkich 8 obserwujących, aby nas rzeczywiście wsparli tymi pytaniami albo jakąkolwiek reakcją dotyczącą naszej rozmowy, ze względu na to, iż na razie nasz czat jest dosyć pusty, a chcielibyśmy go wypełnić jakąś treścią, zatem zachęcamy do tego, aby rozmawiać, komentować, informować, dlatego że robimy to przede wszystkim dla tych, którzy nas oglądają. Ta liczba, jak już mówiłem też na wcześniejszych live'ach, lekko fluktuuje, czasem jest większa, czasem jest mniejsza. Mam nadzieję, że z tygodnia na tydzień mogę powiedzieć, że to nie jest nasz ostatni live tych osób nas odwiedzających i nas obserwujących. Będzie z tygodnia na tydzień coraz więcej. Zatem jesteśmy już po tym etapie związanym z przygotowaniem do studiów, tym, że studiowałaś też na studiach pierwszego stopnia, również na Uniwersytecie Jagiellońskim, przeszłaś na stronę Collegium Medicum wraz ze studiami na drugim stopniu. No i teraz chciałbym zapytać o ten etap studiów. Jakie przedmioty najbardziej Ci się spodobały podczas studiowania na zdrowiu publicznym? Czy te, które już wymieniłaś, czy mogłabyś jeszcze podać troszeczkę więcej obszarów, które Cię zainteresowały już podczas samego studiowania? Myślę, że w pierwszej kolejności to na pewno było to żywienie człowieka, co nie było zaskakujące w moim przypadku. Epidemiologia też mi się podobała ze względu właśnie na takie praktyczne różne ćwiczenia z tym związane, szukanie publikacji w języku angielskim. Uczyliśmy się tam też krytycznie patrzeć na różne badania, analizować je i to też mi się podobało. Też ciekawym przedmiotem był przedmiot demografia i zdrowie, gdzie właśnie korzystaliśmy z literatury anglojęzycznej i tak, to na pewno tak, chyba wymieniłabym przedmioty, które najbardziej mi się podobały. A język angielski jest ważny w Twoim życiu ze względu na to, że komunikujesz się w nim dosyć swobodnie? Tak, myślę, że język angielski jest u mnie na dobrym poziomie. Udzielam korepetycji z języka angielskiego, więc też na pewno znajomość tego języka pomogła mi w studiowaniu tego kierunku. Bardzo dużo zajęć właśnie było, jakby publikacji różnych, szukaliśmy po angielsku, wykonując też różne prezentacje, projekty, więc ten język na pewno pomaga, jak się go dobrze zna. Czyli można powiedzieć, że ta wiedza jest rzeczywiście dotycząca znajomości języka angielskiego bardzo ważna, co potwierdza też nasze wywiady. Ja zachęcam wszystkie osoby, które nas oglądają, do tego, żeby przeglądały sobie wywiady pisane z naszymi absolwentami, które były w ostatnich miesiącach publikowane. Teraz jesteśmy na etapie wykonywania takich wywiadów live, online z naszymi absolwentami, w związku z tym, że do tego troszeczkę nas zachęciła pandemia koronawirusa, żebyśmy właśnie w takiej formie online się spotykali i mam wrażenie, mam nadzieję, iż taka forma jest też dla wszystkich tych, którzy chcą nas oglądać, dosyć ciekawa. W związku z tym, iż mówiłaś już o przedmiotach epidemiologicznych związanych ze zdrowiem, to pytanie raczej będzie pytaniem retorycznym, ale jaką ścieżkę na drugim roku drugiego stopnia wybrałaś w ramach tych, które nasz Instytut proponuje? Ja wybrałam ścieżkę promocji zdrowia i też na drugim roku jakby też mi się bardziej podobało studiowanie tego kierunku, bo tam już właśnie kontynuowałam te przedmioty, które tak naprawdę mnie interesowały bardziej. Na pierwszym roku było dużo też takich przedmiotów zarządczych, prawa, różnych polityk zdrowotnych i no, te przedmioty jedynie są w kręgu moich zainteresowań, więc tak, myślę, że promocja zdrowia to było coś dla mnie. No a teraz chciałbym troszeczkę wrócić do okresu między pierwszym a drugim rokiem studiów. Chciałbym się zapytać o praktyki wakacyjne, czyli coś, co może nie jest zmorą, ale no ważnym dosyć elementem
podejmowania aktywności studenckiej, w jakim miejscu miałaś te praktyki, czy również miałaś praktyki na swoim pierwszym stopniu studiów? Tak, miałam w tym samym miejscu, w firmie Biomed, i na studiach biologii miałam te praktyki w zakresie właśnie laboratoryjnej pracy. Natomiast właśnie tutaj na zdrowiu publicznym też poszłam tam na praktyki i to było bardziej pod kątem jakiejś medycznych, jakichś papierów medycznych, jakiegoś marketingu, coś bardziej w tą stronę. Aha, rozumiem. Czyli wykonywałaś praktykę w jednym miejscu, mimo że studiowałaś dwa różne kierunki, to świadczy o tym, że wybranie naszego kierunku no, też pozwala nawet spotkać się z inną perspektywą w tej samej firmie, bo na pierwszym stopniu była to bardziej taka perspektywa właśnie laboratoryjna, a jak powiedziałaś, dzięki zdrowiu publicznemu poznałaś tą sferę, powiedzmy, organizacyjno-biurowo-zarządczą w tej firmie. A jakie umiejętności w związku z tym, iż już skończyłaś studia i przez te dwa lata masz jakąś perspektywę, rozwinęłaś w ramach tych studiów w naszym życiu? Na pewno krytyczne myślenie. Myślę, że bardzo rozwinęłam studiując ten kierunek. Też analiza danych, na pewno też wykorzystywanie, raczej tworzenie prezentacji, bo dużo było bardzo na tych studiach przygotowywania prezentacji projektów i praca zespołowa, myślę, że jakby była bardzo dużym tutaj aspektem studiowania tego kierunku i myślę, że też bardzo przydatne to jest później w szukaniu pracy w tym kierunku, bo myślę, że wielu pracodawców też ceni sobie właśnie umiejętność pracy w zespole. Tak, więc wydaje mi się, bardzo mało było też na tym kierunku takich prac indywidualnych, bardziej właśnie takich zespołowych, grupowych, więc tak. Czyli było więcej tych działań grupowych, zespołowych niż na przykład na biologii? Na biologii w ogóle nie mieliśmy takich zespołowych prac, tam głównie były właśnie indywidualne różne prace, jakieś też laboratoryjne, gdzie każdy miał określoną pracę do wykonania i każdy był oceniany indywidualnie. Też bardzo mało było prezentacji, dlatego tutaj jak poszłam na zdrowie publiczne, było dla mnie szokiem ilość tych prezentacji, bo po prostu z każdego przedmiotu chyba była jakaś prezentacja, jakiś projekt, więc trudno mi się było na początku w to wdrożyć, ale później przywykłam do tego, by była norma na tym kierunku. No to pokazuje, że ta zespołowość też później jest wykorzystywana w pracy, dlatego że rzadko się ma do czynienia z sytuacją, że za jakiś projekt, za jakieś działanie pracownik odpowiada samemu, zawsze jest w jakiejś większej grupie, nawet ma swojego przełożonego, z którym też musi współpracować, więc to z punktu widzenia rynku pracy jest rzeczywiście ważna umiejętność i później jak się w różnych miejscach człowiek znajdzie, to łatwiej jest mu rozmawiać, tworzyć jakieś nawet konsylia pracy, ze względu na to, iż na studiach już się tej umiejętności nauczył, że jest odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale również za kogoś innego. Czyli jesteśmy już po tym etapie studiowania, a jeszcze mam pytanie o pracę magisterską. Czego dotyczyła i jakie masz wrażenie po jej napisaniu? Moja praca, temat mojej pracy to temat wpływ diety na zdrowie psychiczne. I jakby nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć. A promotorem tej pracy była doktor Beata Piórecka? Doktor Beata Piórecka, zawsze właśnie to żywienie jest, mi towarzyszy właśnie też podczas tych studiów. Też uczestniczyłam, właśnie byłam członkiem koła naukowego przy Zakładzie Żywienia Człowieka, więc też tutaj brałam udział w konferencjach, w jakichś działalności tego koła, więc tutaj właśnie w tym zakresie
tego żywienia, to właśnie działałam tam. A konferencja też była powiązana ściśle z tym obszarem, który również wyeksplorowałaś w ramach pracy magisterskiej, prawda? Tak, tam to była konferencja psychożywieniowe i środowiskowe uwarunkowania zdrowia, więc to też w tym temacie. Odbyła się ona w Krakowie? Tak, w Krakowie. To była ogólnopolska konferencja chyba, o ile pamiętam. Także widzimy, że tutaj Karolina mocno się zaangażowała w działalność kół naukowych. W kół naukowych mam nadzieję, że będzie albo porównywalna ilość z poprzednimi latami akademickimi, bądź też nawet będzie ich więcej. Może powstaną nowe, chociaż sytuacja nie przysparza nam możliwości kontaktu twarzą w twarz ze studentami. Zatem może być z tym lekki problem, natomiast mam nadzieję, że studenci mimo tego takiego wirtualnego kontaktu będą chcieli z nami współpracować w obszarze kół naukowych ze względu na fakt, iż też w wywiadach, które mamy z naszymi absolwentami, wielu z nich zaczynało swoje kariery, nawet można powiedzieć zawodowe, zawodowo-naukowe, w właśnie tego typu inicjatywach, jakimi są koła naukowe, także chętnie polecam wszystkim tym, którzy chcieliby studiować i oprócz posiadania dyplomu, który jest oczywiście ważny i jest ważnym elementem później przy różnego rodzaju typach rekrutacji do pracy, aby też angażować się w dodatkowe działania i zajęcia, jakimi są właśnie koła naukowe. Są to działalności oczywiście nieobligatoryjne, fakultatywne, ale jak widać dające możliwości rozwoju. Wracając do naszej rozmowy, to teraz jesteśmy już na etapie, gdy skończyłaś studia, gładko przeszliśmy przez 2 lata studiów i jesteśmy na etapie poszukiwania pracy, czy już pracę znalazłaś, jak wygląda twoja sytuacja obecna zawodowa? Czyli praca nadarzyła się zupełnie przypadkiem, bo nie planowałam teraz szukać pracy, bo dopiero co się obroniłam, więc planowałam tak dopiero od może września, października coś znaleźć, ale przez przypadek natrafiłam na ofertę pracy właśnie na stronie naszego instytutu na Facebooku. To była oferta w katedrze epidemiologii i medycyny zapobiegawczej jako pracownik dydaktyczno-badawczy. Więc tam zaaplikowałam, na drugi dzień dostałam maila właśnie z propozycją spotkania. No i po tej rozmowie, no przeszłam pozytywnie tą rozmowę i teraz to jest na etapie zgody rektora i dziekana. O proces rekrutacyjny już nie będę pytał, bo rzeczywiście wytłumaczyłaś nas, jak to mniej więcej wygląda. W jakim formacie jest to stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego, prawda? Tak. Okej, zatem no, wierzymy w to, że wszystko się uda i że będziesz prowadzić zajęcia ze studentami, co jest też dosyć ciekawym doświadczeniem, gdy się ma tak naprawdę do czynienia z osobami niewiele od siebie młodszymi, którzy są tak naprawdę twoimi studentami, no i w jakimś tam stopniu masz się nimi opiekować i masz organizować im czas w ramach zajęć, wymyślając czasami zajęcia dosyć osobliwe. A kończąc ten wątek, chciałbym się zapytać, co byś poradziła przyszłym studentom naszego kierunku, jeśli chodzi właśnie o pewien całokształt pracy, na co zwrócić uwagę, co może bardziej podkreślić, a czym zająć się w ramach studiów może troszkę mniej. Na pewno poleciłabym zaangażowanie się w jakieś właśnie koła naukowe. Jest ich dużo w naszym instytucie, więc na pewno każdy może znaleźć coś dla siebie. I właśnie bardziej skupienie się na tej aktywności takiej studenckiej, bo na pracę wydaje mi się zawsze przyjdzie czas, a studia trwają tylko 2 lata, więc dobrze jest wykorzystać ten czas maksymalnie. Więc koła
myślę, że bardzo mogą pomóc nam się rozwinąć i też znaleźć ścieżkę kariery dla siebie, pomóc jakby tym znaleźć. Też wydaje mi się, że jak ktoś jest zainteresowany bardziej tymi zarządczymi przedmiotami, tą ścieżką zarządczą, to warto zastanowić się nad ścieżką anglojęzyczną, bo to na pewno jest bardzo rozwojowe i też można poznać ludzi z całego świata, więc warto skorzystać z tej opcji. No, ja niestety nie skorzystałam z racji tego, że mi zależało na ścieżce promocji zdrowia, a niestety nie ma wersji anglojęzycznej w tej ścieżce, ale właśnie dla osób, które interesują się tą zarządczą sferą publiczną, bo myślę, że to by był dobry pomysł. Ja się mogę tylko podpisać pod tymi słowami ze względu na to, że ja skończyłem tą ścieżkę anglojęzyczną EPH i tutaj mogę podkreślić, że ona w jakimś stopniu pozwoliła mi być w tym miejscu, gdzie jestem, ze względu na to, iż dużą część przedmiotów, które miałem z moją późniejszą, znaczy późniejszą, teraźniejszą szefową, panią profesor Iwoną Kowalską-Bobką, która później zaproponowała mi pracę właśnie w Instytucie na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego. Chciałbym jeszcze jakby podsumować tą naszą rozmowę, bo przeszliśmy już dosyć gładko przez cały okres twoich studiów i powiedziałaś o tym, że bardzo ważne jest to, aby rozwijać się w ramach studiów, które można też później przedłużyć o studia doktoranckie. Właśnie w najbliższych dniach będzie startować szkoła doktorska, rekrutacja do szkoły doktorskiej, dlatego że same zajęcia rozpoczną się tylko w trybie online, najprawdopodobniej w październiku, a teraz rozpoczyna się właśnie proces rekrutacyjny do szkoły doktorskiej i każdą osobę, która chętnie będzie chciała wziąć udział w tej rekrutacji, serdecznie zapraszam. Mamy 5 reakcji oraz 9 oglądających na ten moment. W dużej mierze zakończyliśmy już dzisiejszego live'a ze względu na fakt, iż tematy, które mieliśmy poruszać, już w dużej mierze poruszyliśmy i też wyczerpaliśmy. Dziękuję za wszelkiego rodzaju reakcje. Mamy 5 lajków, 8 osób nas w tej chwili ogląda. Czat może nie jest zbyt pokaźny, bo dzisiaj na czacie było dosyć pustawo. Natomiast mam nadzieję, że to jest tylko prognostyk do tego, że będzie lepiej w następnych tygodniach. W następnym tygodniu też mamy rozmowę, ale już o tym, z kim będzie ta rozmowa, dowiecie się wszyscy już jutro o godzinie 9. Na razie nie będę zdradzał tej tajemnej informacji. Dziękuję Ci bardzo, Karolino. Dziękuję Ci, Karolino, za tą rozmowę i mam nadzieję, że będziemy widywać się częściej ze względu na fakt, iż będziemy też może ze sobą współpracować ze względu na tego, że zostajesz na naszym uniwersytecie. Tak, też mam taką nadzieję. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję i do zobaczenia już w najbliższy czwartek, również o godzinie 18. Do widzenia, do usłyszenia. Do widzenia, dziękuję.